Od 2 lat każdej wiosny obchodzi się oficjalnie w naszym kraju Święto Chrztu Polski. Z lektur, szkół i mediów wynieśliśmy sielankowy obraz katolicyzacji naszych przodków. Opowiada nam się pięknie o radosnym ślubie Mieszka i Dobrawy oraz o spokojnej chrystianizacji naszych przodków, którzy na nic innego nie czekali, jak na zmianę wyznania. A tak na serio, czy zastanawialiście się nad tym w ogóle, co właściwie spotkało naszych przodków z okazji Chrztu Polski? O chrystianizacji ziem polskich bardzo niewiele wiadomo, wręcz podejrzanie mało. Tak, jakby ktoś chciał, aby Polacy zapomnieli o czymś strasznym, albo aby nigdy nie dowiedzieli się o tym, co ich spotkało. Tak zwany chrzest Polski to są właściwie 3 przemocowe próby chrystianizacji, przerywane powstaniami naszych przodków przeciwko świeckim i duchownym tyranom. Dopiero 3. próba chrystianizacji okazała się udaną, a to dlatego, że była połączona z najazdem chrześcijańskich sąsiadów, którzy stłumili wszelki opór. Naszych pradziadków i nasze prababcie trzeba było podbić, aby stali się katolikami, a następnie starannie wymazać z ich pamięci. 1. próba przymusowej chrystianizacji to chrzest księcia Wiślan. Chrzest przymusowy. Mówi o nim jako o czymś normalnym żywot świętego Metodego. Jeśli władcę mógł spotkać tak upadlający los, jak zmiana wyznania na siłę, to co przytrafiało się zwykłym ludziom? Co działo się z tymi, którzy nie chcieli ulec namowom i groźbom? Co z nimi robiono? Wiadomo na przykład, że tym, którzy nie chcieli pościć, wybijano zęby. Przez stulecia także płacono grzywny za niechodzenie na mszę. Polak katolik? Tak, ale za cenę przemocy, wyzysku i poniżenia. Był zaś w nim, Metodym, także dar proroczy. Także spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący w Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć Metody: dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej i będziesz mnie wtedy wspominał. I tak też się stało. Żywot świętego Metodego o przymusowym chrzcie władcy plemienia Wiślan. Za datę tak zwanego Chrztu Polski uznaje się rok 966, rok Chrztu Mieszka. Nowa religia miała rzucić na kolana podbijanych przez Mieszka Słowian, co później pięknie nazwano zjednoczeniem kraju. Wolni dotąd ludzie nie chcieli wyzysku i przemocy religijnej, bo nowa religia oznaczała także podatki na Kościół i katolickiego władcę. Kiedy po śmierci Bolesława Chrobrego siła nowych władców osłabła, w całym kraju wybuchły powstania antykatolickie i antyfeudalne. Najsłynniejszym z tych powstań jest powstanie z roku 1038, nazwane pogardliwie przez katolickich historyków reakcją pogańską. Ludzie powstawszy pozabijali biskupów, popów i bojarów, czyli możnowładców, i było u nich powstanie. Powieść doroczna, kronika ruska o powstaniu w Polsce z 1030 roku. Trzeba było dopiero inwazji Niemiec i Rusi Kijowskiej, chrześcijańskich sąsiadów, aby przywrócić w Polsce katolicyzm i dać władzę kolejnemu piastowskiemu tyranowi, Kazimierzowi Odnowicielowi. A cóż odnawiał ów Odnowiciel? Odnawiał władzę Kościoła i własnej rodziny nad zniewolonymi Polakami. Dopiero panowanie Kazimierza Odnowiciela to był prawdziwy chrzest Polski. Krwawy chrzest.
Niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc i jednych na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli, drugich pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką, czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu, podnieśli bunt przeciwko biskupom i kapłanom bożym. Zakonnik Gal Anonim o powstaniu w Polsce w 1038 roku. Nic nie jest w Polsce tak zakłamane jak ta opowiastka o chrzcie Polski. Każe nam się wierzyć, że nasi przodkowie nie mogliby czerpać z dobrodziejstw cywilizacji, gdyby nie przymusowa katolicyzacja. Cóż to za nonsens? Czy mądrale, którzy każą nam wierzyć w takie niedorzeczności, na serio wierzą, że nie można jeździć japońskimi samochodami bez przejścia na szintoizm, że nie można korzystać z cyfr arabskich bez konwersji na islam, albo nie można korzystać z banków szwajcarskich bez przejścia na kalwinizm? Próbuje się ukryć przed nami to, że nasi przodkowie padli ofiarami przemocy religijnej.